Hej wszystkim, tutaj Nela. Jest po siódmej, zrobiłam śniadanie oraz kawę. I potem pójdziemy od razu na spacer na 5-10 minut. Spacer dużo daje, taki ranny, chociaż na 5 minut tak bardzo mnie pobudza. Przed spacerem jeszcze musimy zjeść. Zrobiłam jedzenie do szkoły, żeby mieć potem na obiad, bo nie chcę po prostu być głodna przez cały dzień. Idę do szkoły, jest 8:40, więc idziemy do szkoły i coś pokażę. Wracam do domu i strasznie leje. I idę teraz na otwarcie sklepu w moim mieście, bo w końcu mamy nowy sklep. I trzeba to uczcić. Wróciłam. Byłam na otwarciu sklepu mojego w mojej wsi, ponieważ mieszkam na wsi. Może nie wieś, ale takie miasteczko. Jakby ja wiem, że ja się zachowuję jak jakaś stara baba, która chodzi na otwarcie sklepów, ale my takie coś mamy tutaj raz na 5 lat. I najśmieszniejsze jest to, że nie zjedzą swojego lunchu ze szkoły. Nie zjadłam ich, ponieważ bardzo się stresowałam matematyką i dzisiaj pisałam sprawdzian i się na nim popłakałam. W sumie zaczęłam ryczeć, ale chyba zaliczę. Na pewno zaliczę. Muszę zmyć mój makijaż, bo czuję się w nim źle. Zrobiłam owsiankę, bo miałam ochotę na owsiankę, ale normalnie jem owsianki z rana, nie, raczej nie jem wieczorem. Ale jakoś taka naszła mnie mega ochota, więc czemu nie? Skończyłam i chcę poodkurzać w moim pokoju, bo jest syf i umyję podłogi, ponieważ moje koty się wczoraj biły i pozostawiły sierść, bardzo dużo sierści. Szybko odkurzę, umyję podłogi, umyję stoliki i lustra. Muszę poczekać, aż wyschnie mi podłoga, więc w międzyczasie... Wykąpałam się, zrobiłam skincare, zrobiłam peeling, zrobiłam wszystko. I jest 19:30 i stwierdziłam, że chcę się trochę poedukować do podcastów, bo chciałam zacząć jakiś czas temu, ale te podcasty nie są dobre i teraz chcę się do tego pouczyć, ponieważ strasznie chciałam to zacząć, ale chciałabym, żeby to wyszło dobrze, a nie na odwalsie. I to nie jest tak, że nie nagrałam ani jednego podcastu po tym. Nagrałam kilka podcastów, zmontowałam je wszystko i one po prostu nie... są dobre takie jakościowo i raczej wolałabym nagrać na Spotify'a. O, jestem taka śpiąca. Jeszcze chcę przeczytać tak dosłownie na 10 minut. Po przeczytaniu książki zrobię 5 minut medytacji i pójdę spać. Mam
Mam nadzieję, że was nie zaraziłam. Ale jestem właśnie śpiąca, ponieważ zmieniam swój tryb spania, ponieważ kiedyś miałam taki tryb, że właśnie zaspiłam o 21 i wstawałam o 6, taka wyspana. To próbowałam kilka razy do tego podejść, ale nie dałam po prostu rady ze względu na naukę, brak organizacji i wszystkiego. Po prostu kwestia wysiłku. Na wszystko trzeba włożyć energię. Jeżeli coś chcesz osiągnąć, to nie jest tak, że nic nie robisz i się pojawia. Dziękuję, że wytrwałeś do tego filmu. Mam nadzieję, że wszystko jest u ciebie okej. Okay. Napisz, co sądzisz o tym filmie i napisz, co zechcesz. Ja zawsze odpiszę. Ja naprawdę za każdym razem odpisuję na każdy komentarz. Chyba, że komentarz jest jakiś XD czy cokolwiek, to nie. Nie bój się pisać. Jestem przy tobie. Spokojnie. Możesz też napisać do mnie na DM. Trzymaj się. Jak najlepiej. Jeżeli jesteś teraz w domu, cokolwiek, będzie okej.